Do młodych ludzi z pasją i talentem był skierowany konkurs Dostrzeżeni, zorganizowany przez Płocką Galerię Sztuki. 19 kwietnia zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. Pierwszej nie przyznano, a druga trafiła do rzeszowianki z urodzenia, a dzięki mężowi od roku płocczanki Dominiki Malinowskiej. Nagrodzono ją za cykl linorytów Taniec. Ruch jest jak gdyby pisany linią. To ja tą linią właśnie przekażę, przedstawię to jako w technice linorytu. To jest moja ulubiona praca, od której zaczęłam, bo to jest pierwsza praca. Dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymali Piotr Augustyniak za cykl fotografii Antroposmorfe, za zaskakującą próbę manipulowania stereotypem zakorzenionym w wyobraźni oraz Michał Kaźmierczak za rzeźbę w objęciach snu. Podstawowym tworzywem tych oto gigerów są kubeczki plastikowe po jogurcie. Ma masę i tak jak człowiek, piekarz wyrabia chleb, on po prostu, a propos, jest piekarzem, wyrabia po prostu te rzeźby bez użycia wstępnych rysunków, bez użycia żadnych szkiców, po prostu tworzy wszystko z głowy. Efekt końcowy, ciekawie imitujący i dający wrażenie bardzo szlachetnego materiału, będzie można oglądać od 21 kwietnia w Galerii Handlowej Wisła, która była współorganizatorem konkursu Dostrzeżeni.